Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rafał Sztębis, jestem między innymi kardiologiem. Tak się potoczyły losy moje, tak, pewnie tak jak Państwa, którzy słuchacie w tym momencie tego, co do Was mówię, że przez już od kilku lat pracuję za granicami Polski w różnych miejscach na świecie. I tutaj mam okazję spotykać się także z Państwem, jako moimi rodakami. I no, nie tylko z Państwem, ale też z ekspatami z całego świata. I obserwując to, co się dzieje, chciałbym podzielić się kilkoma obserwacjami, które mam nadzieję pomogą Wam w lepszym przygotowaniu się do wyjazdów i do pobytu za granicą. W tym kontekście, w tej części chciałbym porozmawiać o dokumentacji medycznej. Rzeczy wydawałoby się banalnej, zwłaszcza w czasach, kiedy mamy dostęp do informacji elektronicznej. Proszę Państwa, za granicami jesteście objęci, przynajmniej jeżeli mówimy o terenach poza Unią Europejską, bo w Unii Europejskiej jest to w miarę proste. Poza Unią Europejską jesteście Państwo objęci bardzo różnymi schematami ubezpieczeń zdrowotnych. I tutaj proponowałbym przede wszystkim, jeżeli podejmujecie pracę, zorientować się i nie bagatelizować tego tematu, jak wygląda ubezpieczenie, które będzie Was obejmowało. Struktury ubezpieczeń są bardzo różne i one obejmują czasami tylko i wyłącznie świadczenia ambulatoryjne, czyli poradnie, tak naprawdę lekarskie. Czasami obejmują również świadczenia szpitalne, choć nie zawsze. Tutaj zwróciłbym Waszą uwagę, w jakim stopniu te świadczenia szpitalne są pokrywane przez ubezpieczenie. W wielu miejscach na świecie, czy mówimy o Azji, czy o Bliskim Wschodzie, koszty, które trzeba ponieść z tytułu świadczeń medycznych szpitalnych są naprawdę wysokie. Nawet jeżeli mówimy o kwestii dopłacenia na poziomie 20 czy 30%, to przy względnie banalnych procedurach medycznych wymagających hospitalizacji te kwoty naprawdę mogą być spore. Także tutaj bardzo uczulam Państwa, żebyście po prostu zwrócili uwagę na to, jakie ubezpieczenie jest Wam zaoferowane przez pracodawcę i przede wszystkim, czy to ubezpieczenie obejmuje w 100% finansowanie świadczeń szpitalnych, nie tylko wyłącznie tak zwanych nagłych zachorowań. A propos dokumentacji. Proszę Państwa, jeżeli wybieracie się za granicę i macie zdiagnozowaną jakąkolwiek chorobę przewlekłą, czy mówimy o nadciśnieniu, czy mówimy o chorobie niedokrwiennej serca, czy mówimy o niewydolności serca, czy mówimy o cukrzycy, bądź jakiejkolwiek innej chorobie, która wymaga systematycznego przyjmowania leków, bardzo proszę, musicie Państwo przygotować sobie dokumentację. Jak tą dokumentację przygotować? Udajecie się do swojego tak zwanego prowadzącego specjalisty, bądź do swojego lekarza rodzinnego, który dysponuje taką dokumentacją. Prosicie o przygotowanie wydruków, czy też kser tej dokumentacji. Co taka dokumentacja powinna zawierać? Najlepiej taka dokumentacja powinna zawierać diagnozy, tak? Czyli jaka to jest choroba, czy jest to nadciśnienie tętnicze, jakiego stopnia, czy z jakimiś powikłaniami, czy też nie, czy jest to cukrzyca, jakiego typu, czy ma jakieś powikłania i tak dalej, niewydolność serca, na jakim tle i tak dalej, i tak dalej. Do tego powinniście Państwo przygotować zestawienie badań biochemicznych, czyli badań krwi, badań moczu, które były wykonywane najlepiej w okresie ostatnich 12 miesięcy, bądź czasem więcej. Dlaczego? Warto taki punkt odniesienia mieć. Jeżeli bowiem mówimy o leczeniu cukrzycy i na przykład o hemoglobinie glikowanej, jeżeli będziecie za granicą, będziecie się leczyć, pamiętajcie, że tak zwany nowy styl życia może niestety wpłynąć i dobrze, i negatywnie na Waszą cukrzycę. Stąd przy kontrolnych badaniach, kiedy wykonacie poziom oznaczenia hemoglobiny glikowanej, dobrze byłoby wiedzieć, do czego to odnosicie w przeszłości. Poza tymi badaniami biochemicznymi warto byłoby przygotować i mieć zestaw tak zwanych badań obrazowych, czyli echo serca, USG jamy brzusznej, jakaś tomografia głowy, tomografia jamy brzusznej, no jakiekolwiek badania obrazowe, czy nawet rentgeny, które były wykonywane, zwłaszcza w okresie ostatniego roku, czy też dwóch. Warto taki punkt odniesienia mieć. Dla pacjentów kardiologicznych to, o co często proszę, a czego gdzieś tam w dokumentacji nie ma, to jest badanie EKG. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że wiele osób jest przekonanych, że EKG jest badaniem rozstrzygającym, takim jednoznacznym.
Owszem, ono daje nam bardzo dużo informacji, ale ono no, niestety nie bywa jednoznaczne. Na jego podstawie nie jesteśmy w stanie często w sposób kategoryczny postawić pewnych rozpoznań, też pewnych sugestii. Może być mylące, dlatego jeżeli na przykład traficie do jakiegoś szpitala za granicą, a macie zmiany, które mogą sugerować przerost mięśnia sercowego, a tak naprawdę są czymś normalnym i wcale nie odpowiadają temu przerostowi mięśnia sercowemu, tylko mówiąc w cudzysłowie, jest taka uroda tego zapisu EKG, no to lekarz, który widzi to badanie po raz pierwszy, będzie chciał drążyć te badania i słusznie zleci wam wykonanie echo serca i tak dalej, i tak dalej. No, chodzi tutaj czasami też o tracenie pieniędzy, czasami o tracenie czasu i czasami niestety o pewien przeskok, jeżeli chodzi o poziom ubezpieczenia, które też kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, które będziecie musieli pokryć, bądź będzie musiał pokryć wasz pracodawca. Oczywiście chodzi także o sytuacje nagłe. Jeżeli traficie do izby przyjęć i na przykład jakąś banalną dolegliwością, niekoniecznie związaną z układem krążenia, zrobią wam EKG i w tym EKG macie jakieś zmiany, które już były w przeszłości. Natomiast no, lekarz, który to widzi, nie ma o tym pojęcia, nie potrafi się do tego odnieść, to będziecie poddani całej procedurze diagnostycznej, która pozwoli na rozstrzygnięcie, czy coś dzieje się poważnego z waszym sercem, czy też nie. I znowu no, naraża was to często na niepotrzebny stres i na niepotrzebne dodatkowe koszty. Taką dokumentację medyczną, proszę Państwa, warto przygotować w wersji cyfrowej, czyli najlepiej to, co dostaniecie w formie wydruku, można ze sobą wziąć oczywiście, ale to, co ja polecam swoim pacjentom, słuchajcie, korzystajmy z technologii. Zróbcie zdjęcie swoim telefonem, wpakujcie to wszystko do jednego foldera w swoim telefonie, bądź wyszlijcie sobie na pocztę i w swojej poczcie e-mailowej zapiszcie to na dysku, tak, żeby każdy mógł w każdej chwili do tej dokumentacji sięgnąć. Polecam także być mocno przezornym i to sugeruję swoim pacjentom, to umieszczenie tej dokumentacji, wysłanie tej dokumentacji do co najmniej dwóch osób bliskich, a z rodziny, którym no, ufacie, tak? Bo może być tak, nie daj Boże, że będziecie w zdecydowanie trudnej sytuacji klinicznej. Odpukać, ale nie wiem, wypadek, ciężki nagły zabieg operacyjny, będziecie nieprzytomni i krótko mówiąc, to właśnie wasze osoby bliskie mogą być źródłem tej informacji medycznej dla lekarzy na miejscu i wtedy będą mogły przekazać jakieś informacje. Teraz pytanie bardzo ważne, czy taką dokumentację medyczną, jaką dysponujecie, tłumaczyć na język obcy? No, tutaj nie potrafię wam tak naprawdę czegoś jednoznacznie podpowiedzieć. Jeżeli chodzi o wyniki badań, to oczywiście one są międzynarodowe. Czy mówimy tutaj zarówno o samych oznaczeniach poszczególnych parametrów, jak i normach czy wartościach, w których one są podawane, są to na tyle uniwersalne rzeczy, że bez względu na to, czy mówimy o Afryce, Azji czy o Amerykach, każdy lekarz, pracownik systemu ochrony zdrowia jest w stanie te wyniki odczytać. Jeżeli chodzi już o opisy i o rozpoznania, z tym bywa bardzo różnie. Jeżeli jesteście Państwo na terenie Unii Europejskiej i na przykład rozpoznania, które macie podane w swojej dokumentacji, są dodatkowo objęte tak zwanymi kodami międzynarodowymi ICD-10, wówczas kłopotów nie ma i generalnie na całym świecie takich kłopotów nie powinno być. Natomiast jeżeli macie Państwo chorobę z jakimiś szczególnymi elementami, czyli na przykład cukrzycę, z tak zwaną neuropatią czuciową albo jakąś inną formą neuropatii, albo jakimiś innymi powikłaniami mikronaczyniowymi, być może warto jest przynajmniej same rozpoznania gdzieś sobie przetłumaczyć, nawet w Google Translatorze, gdyż w większości przypadków takie proste trzywyrazowe rozpoznania są w sposób dosyć dokładny tłumaczone przez system i gdzieś sobie w tej dokumentacji umieścić. No proszę pamiętać, że język polski nie jest językiem jednak mało popularnym na świecie. To nie jest język niemiecki, rosyjski czy angielski, więc warto po prostu być przygotowanym, przynajmniej jak się idzie na pierwszy raz na wizytę lekarską. Jeżeli chodzi o wyniki badań obrazowych, no to tutaj bywa już bardzo różnie. Jeżeli mamy opis, który zawiera wymiary guzków w tarczycy na przykład, czy też wymiary śledziony, czy też wymiary echo serca, czyli struktury jam serca.
no wtedy kłopotów nie ma. To podobnie jak wyniki badań jest w miarę uniwersalne. Natomiast jeżeli już pojawiają się jakieś szczegółowe opisy dotyczące chociażby struktury guzków, czy też pewnych zaburzeń w kształcie tych organów, które są obrazowane, i to wymaga jakiegoś dalszego kontrolnego badania, warto przygotować sobie wersję w języku, w którym będziecie Państwo w danym miejscu pracować i posługiwać się. I tutaj można oprzeć się ponownie albo jakieś takie rozwiązania gotowe w internecie, bądź zasięgnąć porady tłumacza przysięgłego. Dzisiaj te koszty naprawdę nie są wielkie. A jeszcze raz, no mówimy tak naprawdę o Waszym bezpieczeństwie zdrowotnym i o Waszym komforcie za granicą. Proszę Państwa, te dokumenty są bardzo ważne. One są ważne nie tylko dla mnie jako lekarza, ale także dla Was jako pacjentów, zwłaszcza jeżeli funkcjonujecie poza Unią Europejską, w różnych systemach zdrowotnych, gdzie brak informacji na przykład o tym, że macie już rozpoznaną jakąś chorobę, a ona zostanie odkryta przez lekarzy siłą rzeczy w czasie procesu diagnostycznego, no może skutkować pewnymi kosztami. Bywa tak, że ubezpieczenia poza Unią Europejską, w momencie kiedy uznają, że pacjent w sposób celowy, nawet albo i nieświadomy, zataił informacje o swoim stanie zdrowia, to wówczas w sytuacji zaostrzenia stanu zdrowia z powodu tej choroby potrafią odmówić wypłacenia ubezpieczenia i pacjenci muszą ponosić sami koszty. I proszę mi wierzyć, poza Unią Europejską bywają to naprawdę wysokie pieniądze i wtedy Państwo zostajecie z tym problemem sami. A propos dokumentacji, nie wspomniałem jeszcze, a muszę powiedzieć Państwu o lekach. Przygotujcie Państwo nazwy leków, jakie stosujecie, i to nie nazwy międzynarodowe, ale nazwy substancji tak zwanych aktywnych. Na każdym opakowaniu leku znajduje się nazwa tego leku oraz tak zwana nazwa międzynarodowa. Możecie Państwo zrobić zdjęcia opakowań tych leków i gdziekolwiek pokażecie je jakiemukolwiek lekarzowi na całym świecie, w jakiejkolwiek aptece, to naprawdę pomaga i będziecie mogli sobie kupić leki. Tutaj chciałbym podpowiedzieć jedną rzecz. Jeżeli jeszcze raz poruszamy się na terenie Unii Europejskiej, jest łatwiej. Natomiast jeżeli Państwo wybieracie się poza Unię Europejską i planujecie tam podjąć pracę, być dłuższy moment, macie chorobę przewlekłą, naprawdę polecam zrobić tak zwany research, dowiedzieć się, czy na przykład leki, które stosujecie, są na miejscu dostępne. Wiem, zdaję sobie sprawę, dla części z Was to może brzmieć niewiarygodnie, ale proszę mi wierzyć, są miejsca na świecie, gdzie nawet jeżeli myślimy, że lokalny system ochrony zdrowia jest dobry, jest zaawansowany, bywają problemy z dostępem do leków, nawet leków banalnych. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie dostaw, a także na przykład tego, że dane leki nie są zarejestrowane. Spotkałem się już z wieloma sytuacjami tego typu. Akurat mam styczność w tej chwili z grupami ekspatów z Afryki, z Azji, z Południowej Ameryki. To są dosyć duże społeczności, na tyle zorganizowane, że jeżeli pojawia się tego typu problem, to na przykład są w stanie sprowadzić sobie leki z zagranicy dosyć szybko. Natomiast no, jeżeli jest się nowym w jakimś miejscu i pewnych rzeczy się nie wie, to może być problem. I czasami nawet sprowadzenie tych leków z Polski, po pierwsze, no, zabiera trochę czasu i po drugie też jakby administracyjnie może być procesem złożonym. Także warto się dowiedzieć, warto się zorientować, czy dane leki są dostępne na rynku. Najpierw po prostu wejść w jakąś wyszukiwarkę internetową, wpisać nazwę kraju, do którego się wybieracie i wpisać, czy lek, i tutaj wymienić nazwę międzynarodową, jest dostępny w danym kraju. Powinni się Państwo taką informację dostać. Tutaj też zwróciłbym uwagę, no, po raz chyba kolejny, na kwestię ubezpieczenia, jakim będziecie objęci w danym miejscu, w którym będziecie pracować. Z tym bywa naprawdę bardzo, proszę Państwa, różnie. Są kraje, są miejsca, kiedy to ubezpieczenie zdrowotne obejmuje, tak jak wspominałem, sytuacje na przykład tylko i wyłącznie nagłe i ostre. Obejmuje część porad ambulatoryjnych, ale na przykład może nie obejmować w całości kosztów związanych z przyjmowaniem przez Was leków. I tutaj naprawdę można się w cudzysłowie natknąć, nadziać na no, nieprzyjemne sytuacje, kiedy koszt leku, który w Polsce wynosi kilkanaście złotych, za granicą potrafi urosnąć na przykład 100 kilkudziesięciu złotych. A jeżeli macie tych leków kilka,
to naprawdę te koszty mogą urosnąć. Warto być może, znaczy warto dlatego po prostu zorientować się, czy lek jest po pierwsze dostępny, jaka jest jego cena, czy ubezpieczenie, którym będziecie objęci, będzie pokrywało i w jakim zakresie koszty tego leku, bo możecie w tej sytuacji albo przygotować się jakiś sobie zapas 3-6-miesięczny, co w tej chwili jest możliwe w Polsce bez problemu, albo po prostu możecie z dużym wyprzedzeniem czasu poprosić kogoś z bliskich o to, żeby Wam przygotował tak zwaną paczkę, tak, żywnościowo-lekową, w której dostaniecie te leki, preparaty, których będziecie Państwo potrzebować. Także podsumowując tą część naszego krótkiego spotkania, dokumentacja. Róbcie Państwo zdjęcia, zachowujcie te zdjęcia, jeżeli się wybieracie za granicę na jakiś kontrakt, przygotujcie sobie dokumentację w wersji papierowej, wersji cyfrowej. To bardzo może się przydać w sytuacjach nagłych, ale także w sytuacji, kiedy na miejscu będziecie badani przez lekarzy ubezpieczenia, którzy będą Was kwalifikować do odpowiedniego tam progu ubezpieczenia. Ta dokumentacja po prostu musi naprawdę być. Chodzi też przede wszystkim o Wasze bezpieczeństwo, nie o Wasze zdrowie. No, podam Wam przykład, jeden z setek. Tak? Przychodzi pacjent, który mówi: panie doktorze, no chciałem zrobić echo serca, bo miałem robione echo serca 2 lata temu. Tam był jakiś problem z zastawką i zalecono mi, żeby zrobić echo serca za pół roku, bo czasami mi jest duszno. No i tak mi jest duszno, ale to wie Pan, jak to jest praca, człowiek nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. No okej, robimy echo serca i rzeczywiście jest pewien problem z zastawką, ale okazuje się, że problem jest z 2 zastawkami i w jednej i w drugiej jest umiarkowany. Pytanie, a co było 2 lata temu? A to chyba, a może rzeczywiście z 2, chociaż wie Pan, nie pamiętam. I tak, no pojawiają się niepotrzebne wątpliwości, niepotrzebne problemy. Owszem, to co się dzieje z pacjentem jest dla mnie ważne jako lekarza, natomiast no, dynamika zmian, jeżeli chodzi zwłaszcza o wady zastawkowe serca, no, również jest ważna, bo jeżeli okazuje się, że na przykład 2 lata temu pacjent miał problem z 1 zastawką, a w tej chwili ma problemy z 2 zastawkami, to w takim stopniu umiarkowanym, no to są zupełnie 2 różne sytuacje, tak? Kiedy programujemy, czy kiedyś myślimy o postępowaniu na przyszłość z taką osobą. Także warto być, proszę Państwa, świadomym swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeżeli macie jakieś choroby rozpoznane. Pilnujcie tej dokumentacji, bierzcie ją ze sobą. Naprawdę dzisiaj jest to bardzo proste, praktycznie bezkosztowe, a w wielu sytuacjach może naprawdę ułatwić Wam życie. A propos tych wielu sytuacji, ja nie jestem zwolennikiem absolutnie życia w strachu, w lęku, czy też myślenia o tym, że zawsze coś mi się złego stanie, ale no, trzeba być realistą. I może być tak, że Państwo będąc za granicą, no, będziecie w różnych sytuacjach zdrowotnych. To może być nie najgorszy wypadek, to może być banalna w cudzysłowie rzecz jak, nie wiem, ostry tak zwany woreczek, tak? Czy też ostry wyrostek. No, możecie znaleźć się w różnych sytuacjach zdrowotnych, które będą wymagały pilnej interwencji. W momencie, kiedy macie jakąś chorobę przewlekłą, to, że lekarze będą mieli tą dokumentację, będą mieli jakiś punkt odniesienia, no naprawdę może poprawić tą skuteczność postępowania z Wami, może tą diagnostykę uprościć i często może Was też uchronić przed niepotrzebnymi badaniami, z którymi wiążą się koszty. No umówmy się, proszę Państwa, jeszcze a propos kosztów. No, w wielu miejscach na świecie pacjent jest tak zwaną, to jest taki cash machine, tak? Jesteście pacjentami, jesteście ekspatami, na Was się zarabia pieniądze. No proszę mi wierzyć, zresztą pewnie sami dobrze o tym wiecie. Zdrowie jest towarem, tak? I to takim towarem, którego jakby wartość jest bezwzględnie eksploatowana. A w związku z tym, jeżeli, nie wiem, okaże się, czy też powiecie, że macie nadciśnienie, to zostaniecie wysłani na szereg badań, których być może wcale nie będziecie w danym momencie potrzebować, a które będą wiążać się z pośrednimi czy bezpośrednimi kosztami, jakie będziecie musieli pokryć. A bywa też tak, że to później się przekłada na stopień ubezpieczenia, który musi płacić Was pracodawca i to się wiąże później z różnymi konsekwencjami. Także bądźcie Państwo jeszcze raz przygotowani. Przygotujcie tą dokumentację tak samo jak macie paszport, tak samo jak macie dokumenty związane z Waszym wykształceniem czy też przygotowaniem zawodowym. Tak samo miejcie Państwo bardzo proszę
swoją dokumentację medyczną, zwłaszcza jeżeli macie choroby przewlekłe. Dobrze, zamykamy ten odcinek, pierwszą lekcję, która dotyczy dokumentacji medycznej. Pod spodem znajduje się taki krótki dokument, który możecie sobie pobrać, który zestawia moim zdaniem najważniejsze rzeczy, o których powinniście pamiętać jako pacjenci wybierający się w długie tak zwane okresy wyjazdowe za granicę. Pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka za moment.